Jesteś po szkole, masz 20 lat, wyprowadź się, pójdź na swoje, zamieszkaj na swoim, najmój pokój. Tak wygląda życie, tak wygląda samodzielność. Pracuj przez 10 lat, by potem po kilku latach móc zarobić wreszcie na trochę większe mieszkanie. Po czym znowu pracuj kilka lat? By znowu móc zarobić na jeszcze większe mieszkanie. Tak wygląda dorosłość, tak trzeba robić. Ktoś, kto mieszka z rodzicami przez dłuższy czas, jest po prostu niesamodzielny, jest y, ciamajdą, nie do mnie radzi sobie w życiu. A potem ten, kto mieszkał samemu, dalej nie ma kasy, a ten, kto mieszkał z rodzicami, podniesie sobie poziom życia skokowo. Był tu, jest tu, a ten, kto stopniowo podnosił życie, to nie w długach, nie ma oszczędności, straci pracę, tego poziom życia się obniży. Nie ma żadnej poduszki. A ten drugi, niesamodzielna Majda, która wysługiwała się z starymi rodzicami, śpi spokojnie. Czemu uważam, że do pewnego okresu, pewnego roku życia warto z nimi mieszkać? Oczywiście wiadomo, to tam się nie dodaje do, jeśli macie jakąś sytuację patologiczną, jeśli nie wiem, was, was biją i macie zero prywatności albo dzielicie pokój z kilkoma hmm, rodzeństwem to wtedy faktycznie można to przemyśleć, ale w każdym innym wypadku, według mnie, warto. Jakie są tego plusy? Po pierwsze, oczywiście tak, warto się usamodzielnić. Mieszkając z rodzicami, nawet zarabiając najniższą krajową, będziesz w stanie dużo zaoszczędzać. Kupisz to, co sam chcesz, zainwestujesz i coś odłożysz. Mimo tego, że wiadomo, jak mieszkasz z rodzicami, to czasem mogą ci wparować do pokoju w złym momencie. Takie również plusem jest, jest to, że masz tak naprawdę na wyłączność kogoś, do którego możesz się odezwać, możesz pogadać, tak? Jeśli ten człowiek, z którym mieszkasz, czyli rodzic, z którym mieszkasz ogarnia w miarę, no jesteś w stanie spytać się go o wiele różnych rzeczy, różnych aspektów twarzą w twarz. Czyli dużo, dużo lepiej, aniżeli byś gadał po prostu przez telefon. Nie musisz czekać, wszystko masz od razu. Jest to rzeczywiście dużo wygodniejsze. Czy lepsze? Zależy, ale jeśli na przykład pracowałeś przy przykąpie, to może być obiad przywieziony, może być nawet podany. Jest to oszczędność czasu, ale również z drugiej strony, jako minusy, to, to samo otoczenie. Będąc w samym otoczeniu, nie jest takie dobre, to powinno się zmieniać, ale to można też, na, wiadomo, nadrobić, jeżdżąc gdzieś, robiąc coś, ale co nie zmienia faktu, że i tak śpisz w jednym otoczeniu, w którym być może wychowałeś się nawet od dziecka, co nie jest takie rozwijające się. I również, niestety, mieszkanie ze starymi to jest koliza ideału, wiadomo, oni mówią, idź na studia, dobre oceny, stabilna praca, Potem emerytura. Absolutnie nie masz o czymś więcej, a Ty zakładam, że masz o czymś więcej. Chcesz jakiś biznes, coś, to Twoi starzy niekoniecznie mogą to rozumieć. I tu może być konflikt ideałów. Jeśli ci zależy Ci na opinii innych, nie powinno, ale jeśli się tym przejmujesz, no to będziesz narażony na, na dyskusje o tym regularne. Jeśli to wytrzymasz, fajnie, ale jeśli dla Ciebie to jest coś dużego, no to może być ciężko no i lubisz niestety kłótnie jesteś leniwy, nic nie robisz no wiadomo jak to jest i zakładam jak to oglądasz to nie, dasz, nie, daj, nie dajesz sobie mu pomiatać więc kłótnie niestety też pewnie dla Ciebie nie są obce no ale co zrobisz, no tak to już jest mieszkania, domy, wiadomo wszystko idzie w górę no z jednej wypłaty ciężko coś wynająć jeśli jest z Was dwójka Jesteście, jesteście, czyli jesteście parą, no już to wygląda trochę lepiej, choć i tak. Za, I tak zawsze taniej jest mieszkać z rodzicami. Ale tu kwestia tego, co wam bardziej odpowiada, jeśli wam zależy sprzedanie czegoś swojego i składanie się na czynsz, no okej, okay, w porządku, na pewno mniej to boli, aniżeli wynajmowanie czegoś samemu. Choć i tak, ja bym się zastanowił, czy nie można czegoś innego wykminić. No bo jednak i tak. Wynajmując, wynajmując mieszkanie, to, to płacicie komuś za jego marzenia, a nie sobie. A załóżmy tysiąc na łebka, mieszkanie kosztuje załóżmy dwa tysiące na miesiąc, tysiąc na osobę, to za 2000 tysiące raty już można coś tam wziąć. Jeśli w ogóle ma bank da Wam kredyt, ale to swoją drogą. Można kombinować. Nie musi to być takie zero-jedynkowe. I nawet jak na razie jesteś na etacie, biznes Twój nie idzie, to mieszkając z seryjnymi jesteś w stanie dużo zaoszczędzić. Śpisz spokojnie, nikt cię raczej z domu nie wywali, to jest raczej rzadkość, możesz robić, się rozwijać być może nawet dużo szybciej odkryć siebie i to, co chcesz robić. Decyzja o tym, jak będziecie mieszkać, i tak zależy od was, choć ja na waszym miejscu bardzo bym się zastanowił, czy usamodzielnianie się w waszej dwudziestce ma sens. Okej, okay, może wasz to buduje trochę szybciej, no ale czy zyski przewyższą straty? Według mnie niestety nie. I pomimo tych wielu minusów, nawet części bardzo dotkliwych minusów, naprawdę warto jest mieszkać do pewnego czasu z rodzicami. Okej, okay, może to wygląda źle, no ale jednak w moim wypadku zyski tu, starty tu, więc się opłaca. A u Was jak to wygląda? Podobnie czy inaczej? Jestem ciekawy i napiszcie w komentarzu, na pewno poczytam i e, odpiszę. Oczywiście są wakacje, więc nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a my zobaczymy się już niedługo. Cześć.